Od lat prosiłem was, drodzy słuchacze, o wysyłanie mi zdjęć dowodzących, że Spider-Man jest bezpośrednio związany z kryminalną plagą, która toczy to miasto. I wreszcie, wreszcie anonimowych śmiałek mi je dostarczył. Mamy wyraźne zdjęcia Spider-Mana stojącego tuż przy składzie zapasów pomocy humanitarnej. Produktów, które miały trafić do Simkarii. Mój heroiczny rozmówca zapewnił mnie, że zapasy te są sprzedawane na czarnym rynku. W ciągu wielu lat błyskotliwej kariery reporterskiej nauczyłem się jednego. Zdjęcia nie kłamią! Mam dowód, że Spider-Man ma lepkie ręce. Gra słowna niezamierzona, nie jestem błaznem. To co robimy, pytacie? Czekamy! Czekamy, aż policja wreszcie się obudzi i aresztuje tego szaleńca. To miasto w końcu zrozumie, że Jameson od samego początku miał rację co do Spider-Mana. To nie jest tylko złodziej. On kradnie żywność i lekarstwa niewinnym cywilom uwięzionym w strefie wojennej. Kobietom i dzieciom, które walczą o przeżycie, które każdego dnia uciekają przed kulami. Spider-Man kradnie zapasy, które mogłyby utrzymać je przy życiu. Jak nisko można upaść? Nawet ja nie podejrzewałem Spider-Mana o taką podłość. Pozostaje nam tylko... Siemka, z tej strony Prosoł i to jest kolejny odcinek z Marvel Spider-Man The City That Never Sleeps Silver Lining DLC. Słuchajcie, w tym odcinku sobie się weźmiemy za nagrania z miejsca zbrodni. Ale oczywiście Jameson musi pierdolić pół godziny. Jonah Jameson miał rację. Jak zwykle. Co się stało? Ej, odwróć się w tę stronę! Pierdalaj. Naprawdę ty? Teraz nagle przestępstwo pokazuje. Jestem blisko kolejnego miejsca zbrodni. Wizytówka tajemniczego sprawcy. Czekajcie, a to nie powinno... Nie jest tutaj? Jestem gotowa. Przyjdź do mojej bazy. Skoro o tym mowa, jak to się stało, że masz w mieście bazę? Tu chyba niedawno doszło do wypadku. Ofiara miała zeznawać przeciwko jednemu ze zbirów Hammerheada. Sprawca zwiał. Oczywiście policja nigdy go nie ujęła. Czuję się trochę niekomfortowo. Chyba powinniśmy zakończyć sesję. Przepraszam, doktorku. Już w tą stronę powinno być kolejne nagranie. Ostatnie dni odbija, jak mówiłem, stresująca robota. Okej, powiedz mi więcej na jej temat. Opisz typowy dzień. No, typowy dzień. Budzę się, sprawdzam telefon, patrzę, kogo każe mi sprzątnąć tego dnia. Potem jem śniadanie. Próbuję trzymać się diety, wiesz. Potem idę na robotę. Jeżeli zrobi się bałagan, idę do domu się umyć. Po południu idę na siłownię, potem jem obiad. Przepraszam, możemy się trochę cofnąć? Co konkretnie znaczy sprzątnąć? Znaczy, kogo szef każe mi zabić. Nabrałem niezłego doświadczenia. Mam bogate portfolio. Gość brzmi jak Cyngiel Magii. To chyba tylko część historii. Rozejrzę się za podobnymi miejscami. Okej. Okay. Jestem gotowa. Przyjdź do mojej bazy. Skoro o tym mowa, jak to się stało, że masz w mieście bazę, o której nie wiem? Ta, świetna rozmowa. Dlaczego zawsze się rozłącza? Może to nie było celowe. Pewnie nas po prostu rozłączyło. Może teraz czekasz, oddzwonię. Albo wydzwoniła już wszystkie wykupione minuty. No bo pewnie korzysta z roamingu. To droga sprawa. No właśnie. O kurwa. Rzeczywiście. Albo musiała pilnie wypolerować broń. Zastosujmy brzytwę Ockhama. Najprostsze wyjaśnienie to... Sable mnie nienawidzi. Wybacz! Logika zawsze wszystko psuje. Pamiętam, jak Yuri opowiadała o znalezionym tu topielcu. Coś jej nie pasowało, bo ofiara doskonale pływała. Sprawdźmy, co zostało tu nagrane.
Więc co sądzisz, doktorku? Cóż, patrząc klinicznie, jesteś socjopatą. Nie masz wyrzutów sumienia, nie jesteś zestresowany. Pewnie uważasz, że wszystko jest w porządku. Więc po co naprawdę tu przyszedłeś? Mądra las ciebie. Podoba mi się to. Okej, przejdźmy do rzeczy. Zrobisz, co ci każę, a nie zabiję twojej rodziny. Wow. Chcesz przejść do rzeczy od razu? No dobra. Wiem, po co naprawdę tu jesteś. Wiedziałem to od chwili, gdy przekroczyłeś próg. I wiem, że zanim zrobię cokolwiek dla ciebie, ty będziesz musiał zrobić coś dla mnie. Ciekawy obrót spraw. Te miejsca wyglądają jak wizytówki magii. To już wziąłem. Teraz idę w dobrą stronę. A jeśli gość na taśmie jest cynglem magii? Może to on zabił tych wszystkich ludzi. Uwaga jednostki, magia zakłóciła transport sprzętu Sable. Cel to Little Tokyo. Odbiór. Okej. Chcecie po taniości zdobyć sprzęt? Po co kraść, skoro niebawem czarny piątek? Wezwali wsparcie. Wezwijcie wsparcie! Widzieliście to? Stąd przy drzwiach! Pomocy! Musi być wypalony! Nie zbliżać się! Proszę! Nie wiem, ile jeszcze wytrzymają te drzwi! Będzie bolało! Nie wiecie, kiedy się poddać, co? Na swój sposób to szanuję! Dobrze mu idzie! Nie trzeba było z nami zacząć! Dobra. Ci goście na serio chcą zakosić zabawki Sable. Chociaż tak po prawdzie to wszystko robią na serio. Dziękuję. Lepiej przyjrzę się bliżej. Ktoś zostawia tu masę taśmy policyjnej i sprzętu. Ten, kto to robi, musi mieć do nich dostęp. Czyli co, że niby policjant, czy co? Mamy przestępstwo kolejne. O Jezus Maria, co ty robisz, no? Uwaga, to jest na dole. Hammerheada przejęli dwa transportery Sable. Potrzebni funkcjonariusze w Koreatown. Przepraszam. Hej, tutaj! Kuźwa, no.
Nie tu. Jednostki, pościg za skradzioną bronią Sable. Potrzebni funkcjonariusze z Koreatown. O! Ten, kto to zostawił, chciał, żebym przyjrzał się tym wypadkom. Policja orzekła samobójstwo, ale Yuri miała wątpliwości. Ofiara pracowała dla Hammerheada. Na ostatnim nagraniu terapeuta całkiem odwrócił sytuację. Witaj z powrotem. Usiądź. Czy przyniosłeś... Proszę, mam nadzieję, że to rozwiąże problem z przepływem pieniędzy. Tak jest. Zdecydowanie. Dziękuję. A więc, zakładam, że odwiedzasz mnie, ponieważ moimi klientami są oficerowie policji. Dobrze zakładasz. Ale mnie i szefa interesuje tylko jedna osoba. Kto taki? Kapitan Yuri Watanabe. Yuri? O kurwa. Boję się kierunku, w którym to zmierza, ale muszę brnąć dalej. Co to ma być? Jesteś martwy, słyszysz? Nie możemy tracić ludzi. Dobra. Korp mogłoby przestać wytwarzać sprzęt dla Sable. Mniej tak ostatnio sobie konwertuje odcinki i ten. Patrzę, kurwa, tylko 5 odcinków, to już jest 6 chyba odcinek. Ale no, mówię sobie i tak, kurwa. Ja myślałem, jakbym już nagrał z 10 odcinków, nie? Że co? Widzieliście to? Przestępstwo zniknęło mi sprzed nosa. To musi być gdzieś w pobliżu. Znowu coś dla mnie. Kolejna teczka i dyktafon. Uwaga! Magia ukradł... Ktoś tu zleciał z krawędzi i się zabił. Stwierdzono wypadek, ale czy to prawda? Na ostatnim nagraniu wspominali coś o zdrowiu psychicznym Yuri. Oto teczka kapitan Watanabe. To wszystko? Tak. Nagrywasz jej sesję? Nie, nie nagrywam żadnych sesji. To nieetyczne i nielegalne. Chcemy, żebyś nagrał następną sesję. A szef ma listę pytań, które masz zadać. Będzie problem? Nie, nie, żaden problem. Mam wrażenie, że nie powinienem tego słuchać, ale nie mogę przestać. Ten, kto to zostawił, nie był zadowolony z wniosków policji. Naziona nagrania 5 na 9. Zostało nam jeszcze 4. I przy okazji jakieś przestępstwo zrobimy. Ci goście grożą wysadzeniem ciężarówki. Czy możemy przenieść tę walkę kawałek dalej od cieknącej cysterny? Spider-Man! Zastrzelić go! Dobra. Kolejne drobne zwycięstwo. Jeszcze kilka takich i może ludzie Hammerheada odpuszczą. Dziękuję. Jeszcze jedno przestępstwo nam zostało, ale to nie jest naszym głównym celem.
tym odcinku, tylko najpierw nagrania. Coraz bliżej. Mam nadzieję, że osoba, która mi to zostawia, ma dobry powód. Wszystkie te raporty są jakoś z ostatniego roku, ale miesiąc temu Yuri wzięła wszystkie te sprawy. Czy to Yuri zostawiła mi te nagrania? Tam, na pewno. Dobrze, Yuri, przejdźmy dalej. Czy nadal masz obsesyjne myśli na temat tego podejrzanego? Tak. Czasami mam wrażenie, że prawie go mam. A czasami, że nigdy go nie dorwę. Robisz ćwiczenia oddechowe? Próbuję. Ale... Wiem, kim jest. Wiem, gdzie jest i wiem, co zrobił. Ale nie mogę nic zrobić. Nie bez niezbitych dowodów. To musi być frustrujące. Nawet nie masz pojęcia. Yuri chyba uważa, że koleś z taśmy zamordował tych wszystkich ludzi. Może mieć rację. Dobra. Chyba jestem blisko. A tu? A oto i charakterystyczny żółty kolor. Dyktafon musi gdzieś tu być. Wygląda znajomo. To miejsce, w którym po raz ostatni widziano informatora Magi, zanim zniknął kilka miesięcy temu. Na ostatnim Yuri brzmiała na sfrustrowaną. Nawet nie masz pojęcia. I już? Tak, znaczy, rozmawialiśmy trochę o lekach, ale... Kiedy ma następną sesję? Czemu pytasz? Co chcesz zrobić? To, co każe zrobić mi szef. O nie. Czy oni planują atak na Yuri? Muszę sprawdzić pozostałe miejsca. Nie, nie idziemy na molo. I nam czasem zostało. Dwa chyba. Tak, dwa. Super. No nie wiecie, jak bardzo się cieszę. Dobra. Chyba już niedaleko. To na pewno Yuri mi to zostawia. No nie sądzę, wiesz?
teraz poważnie. A tu jest, dobra. Ostatecznie stwierdzono, że to był wypadek. Cię pokarmowe czy coś? Z każdą teczką sprawa jest coraz bardziej aktualna. Ta miała miejsce kilka tygodni temu. Denerwujesz się? No cóż, gdyby szef wiedział, że z tobą pracuję, nie mogę stracić pracy. Może to ja powinienem robić ćwiczenia oddechowe. To dopiero ciekawe. Spokojnie, nic mu nie powiem. Świetnie ci idzie. Jesteś naprawdę autentyczny. Dzięki. Chyba. Myślisz, że wiedział o podsłuchu? Jeśli tak, to jest świetnym kłamcą. To cyngiel Maggi. Wiemy, że umie kłamać. Pytanie, czy wie, kiedy się go okłamuje? Pewnie dowiemy się jutro. Na pewno chcesz to zrobić? Jeśli złapiemy go na próbie zabójstwa policjanta, dostanie dożywocie. Yuri, co ty robisz? Muszę ją znaleźć. Dobra. Chyba jestem blisko ostatniego miejsca zbrodni. Yuri tu była. Gdzie ta teczka? Pamiętam to. Dobra. Ktoś został przypadkiem porażony prądem i miał jakiś związek z Hammerheadem. Yuri nie udało się znaleźć dowodów przestępstwa. No i mamy ostatnie nagranie. Pani kapitan? Jesteś gotowy? Bardziej nie będę. Mam już podsłuch i idę do biura, tylko wstąpię po kawę. Okej, po wszystkim stawiam drinki. Nie mogę się doczekać. Yuri jest zawieszona, ale nie daje za wygraną. Trudno tego nie szanować. A poproszę dużą kawę. Witaj, doktorku. Z kim przed chwilą rozmawiałeś? O! Hej! O kuźwa mać! Czemu tego słuchałem? Odblokowano nową misję poboczną. Dobra, lecimy tam. Telefon z nieznanego numeru. Halo? Cześć, stary druchu. Yuri? Spotkajmy się na rogu Madison i 23. Musimy pogadać. Czekaj, Yuri! Okay. Rozłączyła się. Po wszystkim, co ją spotka, niczego nie zrobiłaby bez powodu. Więc dlaczego wysłała mnie na upiorną wycieczkę? Może wpadła na trop w sprawie... Że co? Yuri, coś ty zrobiła. To cyngiel Maggi. Martwy. O kuźwa mać. Jego ofiar. Koleś zabił tych wszystkich ludzi, ale czy zasługiwał na śmierć? Yuri. Wiem, co chcesz powiedzieć, ale wysłuchaj mnie. System zazwyczaj się sprawdza, ale czasem jednak zawodzi, czego nie mogę zaakceptować. Niektórzy ufają przeznaczeniu, karmie czy innej sile wyższej. Ja ufam tylko sobie. Yuri, nie możesz zabijać ludzi! A jednak mogę. I wiesz co? Było super. Musisz się przyznać. Za co? Wymierzyłam prawdziwą sprawiedliwość i przywróciłam odrobinę równowagi na świecie. Jesteś moją przyjaciółką. Nie chcę cię ścigać. Rób, co musisz. Ja też będę robić, co muszę. Żegnaj, Spider-Manie. Yuri! Ach, co mam robić? Przez się zostaw w spokoju. To, co Yuri zrobiła Hammerheadowi, przez jakiś czas musiała się z tym zmagać. Zawsze ukrywała swoje emocje. Co na pewno się na niej odbiło. Ale jest też najbardziej wytrwałą i upartą osobą, jaką znam. Nie wątpię, że gość był zły, ale zabicie go było równie złe. Szale sprawiedliwości.
Zdobyto trofeum niedopuszczalne. Ej, ale z tego co widzę, są nam dwa przestępstwa Hammerheada. Tak więc zrobimy sobie je. I w następnym odcinku możliwe, że już sobie skończymy ten dodatek. Ponieważ nie mamy żadnych aktywności pobocznych. Możliwe, że pociśniemy sobie dwie misyjki. W tym... Dwie albo może jedną. Misyjkę. No i zobaczymy, jak to będzie. O. No znowu. Po co kraść, skoro niebawem czarny piątek? Pora rozdeptać robot! Wezwali wsparcie! Spider-Man tu jest! Chodźcie po wsparcie! Nie wiecie, kiedy się poddać, co? Na swój sposób to szanuję. No ej! Serio? Hammerhead ma dużo gości na liście płac! Kardio mam na dziś z głowy. Dobra. Ile mamy procent? 93. No wydaje mi się, że będziemy mieć 94 już tutaj. Jak się tylko dzięki tkniemy. Dzięki Spidermanie. Było blisko. Było. No i następna misja już raczej ostatnia będzie. Będzie 7 odcinków jak przed The Heist. Będzie spoko. Może pogadamy bez tych rakiet? To koniec twojej historii, Robaku! No co? Szef chce jego głowy! To co ma być? Za dobrze mu idzie!
No. Kurwa mać! Zajebiście po prostu. Gdyby to nie było ostatnie przestępstwo, zrobię to poza nagraniem, wiecie? Coś normalnego chyba. Chyba, że to... Broń, a nie. Żywność. Pewnie miały trafić do Synkarii. Ej, what? Kradzież pomocy humanitarnej? To mówi o was wszystko! Więcej zbirów Hammerheada? Zasłużyłem na placek u Ediego. Cholera, uwaga! Zraniłem go! Ciep. Sytuacja w Synkarii chyba jest kiepska, skoro Oscorp wysyła tam te towary. Oby to pomogło. Dobra, słuchajcie, udało się zrobić wszystkie przestępstwa i ogólnie wszystkie... wszystkie poboczne rzeczy. Trofeum chyba tym razem nie dostanę, o dziwo. Ale dobra, no, słuchajcie, to było na tyle. Mamy już 94%. Ja się już tepnę tutaj. I słuchajcie, będziemy kończyć. Mam nadzieję, że ci nam się spodobało. Zapraszam do lajkowania, komentowania oraz subskrybowania. I widzimy się w następnym odcinku z Marvel Spider-Man The City That Never Sleeps Silver Lining.